Ukraina ma zdolności rażenia taką ilością amunicji precyzyjnej tylko i wyłącznie dlatego, że ją dostaje za darmo. No nie wiem, jadą amerykańskie Abramsy, wspiera artyleria, a od góry lecą Apache. Do tego jest pelotka jeszcze. To wszystko działa w jednym BMS-ie. Jako całość. Ten sposób walki nie doprowadzi do zwycięstwa. Nie doprowadzi do przełamania rosyjskich linii obronnych, tylko będzie trwała obustronna masakra, która miała miejsce tak naprawdę pod Soledarem i Bachmutem. Ale mimo wszystko, tygodniami Rosjanie tracili między 700 a 1000 żołnierzy dziennie. I co się stało? No nic. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Kajak KFD, literki mają swoje znaczenie, drodzy Państwo. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. I drodzy Państwo, wiadomość dla widzów z północno-zachodniej Polski, Szczecin, okolice. Otóż razem z panem Markiem Budziszem przyjeżdżamy w sobotę, 11 listopada do Międzyzdrojów. Historia realna, na żywo spotkamy się z Państwem. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na mediach społecznościowych. A moim i Państwa gościem jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa. Miło mi pana gościć po długiej przerwie. No, dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle również ogromnie miło jest mi wystąpić u pana redaktora. Tak, muszę powiedzieć, że bardzo często widzowie do mnie piszą i piszą, jakich by chcieli gości, żebym zaprosił, i pana nazwisko, panie pułkowniku, często się przewija. I zapytam, czuje się pan gwiazdą trochę YouTube'a? Rozpoznają pana na ulicy? Zaczepiają ludzie, czy nie? Zdarza mi się i jest to ogromnie miłe, bo z reguły słyszę podziękowanie za to, co tu robimy wspólnie. Także chciałbym pozdrowić ogromnie miłą panią mamę uroczego chłopca, którą spotkałem ostatnio w sklepie odzieżowym. Nie będę mówił, w którym. Pozdrawiamy. A czy zdarzyło się już panu, że ktoś chciał z panem sobie zrobić selfie, czy jeszcze nie? Ale to raczej w czasie szkoleń, które zdarza mi się prowadzić. Nie, na ulicy tego etapu nie osiągnąłem, czyli tam wywiady w zakładach pracy, autografy, prawda. Panie pułkowniku, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję panu za przyjęcie zaproszenia. Najważniejszy kciuk historii realnej właśnie jest dla widzów, drodzy państwo. Robimy to dla was. Bez widzów historia realna i nasze wszystkie rozmowy nie miałaby sensu, także dzięki, że jesteście z nami. Zachęcam do subskrybowania kanału, bo to jest fajna rzecz, 600 tysięcy subów, to by nam się przydało, także subskrybujcie, jedno kliknięcie, a duża pomoc dla kanału. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red i Betty, książki, a my już przechodzimy do rozmowy. Panie pułkowniku, mam taki plan, przygotowałem sobie, zobaczymy jak to wyjdzie. Na początku chciałbym z panem porozmawiać o poziomie strategicznym, wychodząc od oczywiście wywiadu, którego udzielił Załużny tygodnikowi Economist, a potem byśmy już zeszli na ten niższy poziom, czyli na front, Awdijewka, Zaporoże, co się dzieje na miejscu. Więc rozpoczynam od oczywiście Załużnego. Powiedział to, o czym mówiliśmy w kolejnych odcinkach Historii Realnej wiele razy, czyli impas. Impas na froncie, nowa faza wojny, która polega na tym, że wreszcie strona ukraińska oficjalnie przyznała, że ofensywa się nie powiodła. Jest pan zaskoczony? No nie, niestety to się, no nie mam żadnej oczywiście satysfakcji z tego, że te obawy, które zarówno przedstawiałem ja wielokrotnie, jak i wiele innych osób analizujących publicznie działania ukraińskie, niestety te obawy się potwierdziły i to jak gdyby w pełnej rozciągłości. Bo generał Załużny
no, przyznał się przede wszystkim do błędu poziomu strategicznego, czyli do błędnego założenia, że zadanie olbrzymich strat armii rosyjskiej doprowadzi do wycofania się Rosji z wojny. No ja się trochę dziwię, bo Ukraińcy znają Rosjan co najmniej równie dobrze, jeżeli nie lepiej niż my. I Rosjanie raczej nie są skłonni ze względu na straty wycofywać się z wojen. Chociaż gdybyśmy na pierwszą wojnę czeczeńską spojrzeli, no to tam taką sytuację mieliśmy, ale wówczas Rosja była w zupełnie innym miejscu niż jest teraz. I generał Załużny przyznał, że założenie było błędne. No i niestety wiązać się to będzie z tym, że konflikt się przedłuży znacząco, no ale o tym też wielokrotnie było mówione. Natomiast generał Załużny powiedział też, z tego co pamiętam, bodajże o 5 rzeczach, które są niezbędne armii ukraińskiej, żeby obraz tej wojny zmienić. A moim zdaniem tak naprawdę są niezbędne wręcz do tego, żeby nawet tą wojnę kontynuować, czyli kompensować przewagę Rosji. No spojrzymy na mapę, no to kto ma tutaj przewagę, to żadnej wątpliwości nie ma. Spojrzymy na demografię, spojrzymy na zdolności produkcyjne. Więc to, o czym mówił generał Załużny, to nie jest tylko to, żeby tą wojnę wygrać, ale wręcz niezbędne, żeby ją móc prowadzić w taki sposób, żeby móc chociaż czasowo uzyskiwać inicjatywę. I mówił oczywiście o uzyskaniu przewagi w powietrzu, do czego, jak twierdził, są potrzebne samoloty myśliwskie. No to jest chyba tylko propagandowe, ponieważ tutaj od początku zarówno ja, jak i osoby lepiej zdające się ode mnie na kwestiach sił powietrznych mówiły, że Ukraina na obecnym etapie funkcjonowania całego systemu sił zbrojnych nie jest w stanie tej przewagi w powietrzu wywalczyć, dlatego że nie jest to tylko kwestia samolotów i podstawowego przeszkolenia pilotów, ale umiejętności działania zespołami bojowymi, tymi samolotami przy współpracy z systemem rozpoznania zarówno powietrznym, jak i naziemnym i z systemami rażenia naziemnymi. No tu Ukraina nie zbuduje tego ani w tym roku, ani w przyszłym. Mówił też o poprawieniu skuteczności ognia kontrbateryjnego i tutaj chodziło o zwiększenie ilości amunicji no i systemów rozpoznania artyleryjskiego niezbędnych do wykrywania strzelającej artylerii przeciwnika. No tylko, że zdolności produkcyjne w amunicji precyzyjnej Zachodu są ograniczone, zapasy zostały wyczerpane i to z naruszeniem, myślę, zapasów strategicznych. Kilka państw naruszyło więc, sądzę, zapasy własne na korzyść Ukrainy. No, przepraszam, panie pułkowniku, a Polska jest w grupie tych państw, mogę zapytać? Nie jesteśmy producentami amunicji precyzyjnej i jej zasoby dopiero będziemy budować. Co nie znaczy, że nie mamy zdolności, bo oferta istnieje, jak gdyby dotycząca, no ale na razie tego nie kupiono. Mamy w planie zakup, natomiast powiem, że Ukraina ma zdolności rażenia taką ilością amunicji precyzyjnej tylko i wyłącznie dlatego, że ją dostaje za darmo. Naprawdę to ilości, które Ukraina zużywa, gdybyśmy to przeliczyli na pieniądze, oczywiście no nie da się przeliczyć życia żołnierzy na pieniądze, tym niemniej no wiemy wszyscy, co Napoleon powiedział, tak, że do wojny potrzeba 3 rzeczy. Pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. Ukraina nie płaci za to, stąd może zużywać te środki. No tylko ona zużywała je dość no, optymistycznie trochę, tak powiedziałbym. No ale z drugiej strony trudno im się dziwić, no bo walczyło wszystko, prawda? No ale zużycie było i jest olbrzymie i niestety Ukraina musi się zacząć liczyć z ograniczeniami w tym zakresie. To, o czym jeszcze mówił szef ukraińskich sił zbrojnych, to jest podniesienie skuteczności rozpoznania oraz zakłócenia systemów elektronicznych przeciwnika. I tutaj chodzi głównie o dostarczenie nowoczesnych systemów walki radioelektronicznej.
Ukraina otrzymuje je, tylko tu mówimy o walce radioelektrycznej na bardzo wielu poziomach, czyli od zakłócania systemów satelitarnych poprzez zakłócanie łączności na poziomie takim operacyjnym, aż do tej na poziomie taktycznym, a przede wszystkim walka radioelektroniczna z dronami. I tego na pewno Ukrainie brakuje. No tutaj NATO dopiero rozpoczyna produkcję systemów tego najniższego poziomu. One są, tylko w niewystarczającej ilości, dlatego że Rosjanie bardzo mocno, naprawdę mocno w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozwinęli swoje zdolności rażenia amunicją krążącą, i to wcale nie tylko tymi irańskimi szachedami, bo ona tak naprawdę amunicją krążącą nie jest. To jest taki trochę głupi dron, dron samobójca taki, ale rosyjskie lancety tu stanowią poważny problem. I to nie tylko Ukraińcy walczą z zakłócaniem rosyjskim, ale Rosjanie też modernizują cały czas swoją amunicję krążącą, tak żeby ona była odporna na to, co dostarcza NATO. Więc tu ten wyścig trwa i tu chodzi o to, żeby NATO wspierało przede wszystkim pod względu takiego know-how armię ukraińską też, chociaż tu Ukraińcy też spore osiągi mają, bo z kolei ich drony też bardzo szybko się rozwijają, więc tu mamy taki pojedynek miecza i tarczy, gdzie mieczem właśnie są drony, tarczą walka radioelektroniczna. Natomiast w tej chwili żadna strona nie wygrywa. Tutaj tak jak Ukraińcy przez pierwszy rok mieli miażdżącą przewagę wręcz, jeśli chodzi o takie głębokie rozpoznanie obrazowe, czyli użycie dronów na wielu poziomach, w tej chwili to się wyrównało. Zresztą generał Załużny wspominał o tym, że obecnie Ukraińcy mają olbrzymi problem z koncentracją sił na bliskim zapleczu w celu wykonywania zorganizowanych ataków bądź kontrataków. I to przed tym cierpieli Rosjanie na ten problem, obecnie Ukraińcy mają problem podobny. A tutaj walka radioelektroniczna mogłaby stanowić właśnie taką tarczę, która pozwoliłaby Ukraińcom na większą swobodę manewru pod oddziałami, właśnie na bliskim zapleczu, tam gdzie te pododdziały się przygotowują, bo tu jak gdyby trzeba mieć wizję, że te pododdziały czołgów, pojazdów opancerzonych, one gdzieś się tankują, one gdzieś są obsługiwane, potem wykonają przemieszczenie w kolumnach bądź grupami pojazdów, żeby ograniczyć zdolności rozpoznania, ale przed atakiem zajmują rejony wyczekiwania, stamtąd wychodzą na rubieże wyjściowe i dopiero stamtąd ruszają do ataków. Tak to wyglądało do tej pory, obecnie trzeba to robić inaczej. I to można robić inaczej. W nowej doktrynie, w najnowszych doktrynach państw zachodnich robi się to inaczej. Istnieje bardzo poważny problem. Wymaga to świetnego zgrania żołnierzy, przeszkolenia dowódców, precyzyjnej pracy sztabów, żeby nie było tych etapów przejściowych, albo żeby je zminimalizować, albo żeby one trwały możliwie krótko. Czyli robienie to prawie z marszu, z wielu kierunków, gdzie dopiero w ostatniej fazie te pododdziały się spotykają, co daje obraz sytuacji przeciwnikowi na ostatnią chwilę. A to trzeba wielokrotnie przećwiczyć w czasie pokoju. Brygady ukraińskie, w tej chwili znaczna brygada, to są brygady świeże, nowe. Nie miały szansy przećwiczyć takiego współdziałania. Szkolenie w najlepszym wypadku kończyło się na poziomie batalionu, a z reguły na poziomie kompanii. I stąd są te problemy. Po stronie rosyjskiej notabene one są dokładnie takie same, jeżeli nie chwilami większe. Ale to jest problem. Panie pułkowniku, ja chciałbym zapytać o dwie sprawy, które na początku oczywiście, bo mam mnóstwo pytań do tego wywiadu, ale dwie rzeczy były interesujące, bo pierwsza to Załużny, co jest bardzo rzadko spotykane, ale przyznał się właśnie do błędu, że nie docenił Rosji, bo wyliczył, że
tak natowskie jakieś tam normy mówią, że żeby było piękne, czyste przełamanie, to trzeba iść 30 km naprzód dziennie, a jak wiadomo, oni się nie posunęli tyle przez 4 chyba miesiące już trwa ta ofensywa. Natomiast on powiedział, że zorientował się, w czym jest problem, kiedy przeczytał książkę generała Smirnowa z lat chyba 40., w którym dopiero dowiedział się, o co chodzi z fortyfikowaniem terenu, jak ciężko przejść przez fortyfikację. Czy to nie jest trochę jednak kompromitujące dla Załużnego? No kurczę, z książki z lat 40. dowiedział się, to trzeba było przeczytać tą książkę przed rozpoczęciem ofensywy. Chyba o to się wszystko rozbiło, że Ukraińcy nie byli przygotowani do przebicia się przez doskonałe rosyjskie fortyfikacje. No nie, ja tego nie kupuję, panie redaktorze. To było raczej takie medialnie trochę, takie udramatyzowanie wypowiedzi. Generał Załużny został wyszkolony przede wszystkim w ukraińskich wyższych szkołach oficerskich i akademiach wojskowych. I mimo wszystko wykładowcą na tych akademiach doskonale była znana rosyjska sztuka, czy wcześniej radziecka, prowadzenia walk obronnych. I z całą pewnością w ramach wykładów, ćwiczeń sztabowych, które odbywał, warsztatów taktycznych, potem operacyjnych na wyższych szczeblach, z całą pewnością wielokrotnie to było omawiane i ćwiczone. No nie, to powiedzmy, że było to takie trochę udramatyzowanie, tak, że jakoś tak chciał może ubarwić tą wypowiedź, ale z całą pewnością nie stanowiło to takiego, wie pan redaktor, odkrycia, wow, to oni tak walczą. No na pewno nie, na pewno nie. No dobrze, to drugie pytanie z tym związane. Ja też myślałem, że to chodziło o taki chwyterystyczny, żeby to dobrze się sprzedało dla anglosaskich czytelników. Natomiast z tym jest związana... Właśnie, dla anglosaskich czytelników. O. Tak, generał Smirnow, no już to samo brzmi interesująco, intrygująco. Natomiast mówiąc teraz poważnie, to jest związane z drugą sprawą, myślę, że równie ciekawą. Otóż on był bardzo kurtuazyjny, oczywiście powiedział, że dziękuję za całą pomoc, którą dostaje, że zdaje sobie sprawę, że dzięki tej pomocy Ukraina się broni, ale powiedział za późno. Powiedział, że ten sprzęt konkretnie, szczególnie postawił, mówił o czołgach, mówił o tych systemach uderzenia dalekiego zasięgu, po prostu przyszło za późno i ten czas, w którym Zachód się ślamazarzył po prostu, Rosjanie doskonale wykorzystali, żeby się przygotować i w momencie, kiedy wreszcie ta ofensywa zapowiadana ruszyła, to Rosjanie już byli ufortyfikowani. Czy myśli pan, że gdyby Zachód się pospieszył i po błyskawicznych dwóch operacjach na północy w Charkowskim, a na południu w Chersońskim, kiedy Ukraina była w czadzie, że tak powiem, i szybko to wszystko szło, gdyby wtedy uderzyli z pełną siłą, to Rosjanie mogliby się posypać na Zaporożu? Nie wiem, szczerze panie redaktorze, nie wiem, bo to no nie ma historii alternatywnej, panie redaktorze, tak naprawdę, więc nie wiem tego. Natomiast moim zdaniem i tak Ukraińcy napotkaliby na kolejny problem, o którym generał Załużny wspomina, czyli na własnych zdolnościach szkoleniowych. Dlatego, że Ukraińcy mają problem, bo ich ośrodki szkoleniowe są po pierwsze niewydolne, żeby szkolić takie ilości, i to nie tylko żołnierzy, ale podoficerów i oficerów, a poza tym one są w zasięgu rażenia rosyjskiej artylerii rakietowej. Przecież cała Ukraina pozostaje w zasięgu rażenia, o czym czasem zapominamy, ukraińskiej artylerii rakietowej. I tam nie możemy sobie rosyjskiej artylerii rakietowej. I Ukraińcy nie mogą tam sobie ustawiać batalionów jak pionki na szachownicy i robić sobie gier wojennych, tylko dalej musi być maskowanie, musi być rozproszenie. Widzieliśmy uderzenia rosyjskie rakietami na ośrodki szkoleniowe ukraińskie. Notabene jedno z nich spowodowało podobno bardzo poważne straty liczone w dziesiątkach. Więc to by musiało się odbywać na Zachodzie. Czyli by trzeba, to by zafunkcjonowało, gdybyśmy przenieśli 10 ukraińskich brygad
do 10 krajów NATO, każda z nich tą brygadę by w pełni wyposażyła i wyszkoliła. I to by zajęło co najmniej pół roku, przy czym ta brygada byłaby wyszkolona do poziomu i tak kompanii tylko. No, nie da się w 6 miesięcy od zera stworzyć brygady, chyba żeby to były brygady już istniejące. No tylko, że na tamtym etapie Ukraina nie mogła sobie pozwolić, żeby zabrać 10 istniejących brygad, przemieścić je na zachód, no bo je by można przeszkolić w ciągu 4-6 miesięcy. Już brygady istniejące. Jeżeli mówimy o budowaniu brygad od zera, no to w pół roku, owszem, doszlibyśmy do szczebla co najwyżej kompanii i to powierzchownie. Więc nawet gdyby ten sprzęt płynął w większej ilości, to i tak albo by trafiał do brygad już istniejących, no bo powiedzmy, że Ukraina dostaje 1000 Abramsów. Prawda? 1000 Abramsów, ukraińskie brygady około 100 czołgów, tak? W strukturach ich starych, no to 10 brygad pancernych. Okej, tylko skąd te 10 brygad pancernych wziąć? Cofnąć te 5, które mają i które są im niezbędne i przezbroić je na tyłach na Abramsy i teraz gdzie? No nie na Ukrainie, bo nie w zasięgu rażenia rakietówki rosyjskiej, więc na zachodzie. No przecież Ukraińcy w życiu by nie wycofali swoich brygad pancernych. Czyli je by trzeba tworzyć od nowa. No naprawdę, rzeczywiście ta broń w dużej ilości zmieniłaby obraz pola walki, ale nie w ciągu 3-4 miesięcy. To by musiało się... Przepraszam, wywiad panu słowa, ale to samo mówią Ukraińcy. Ukraińscy eksperci komentujący wywiad Załużnego powiedzieli, no fajnie, tylko nawet gdyby ten sprzęt przyszedł, to kto by z niego strzelał, kto by z niego korzystał? I podobno problemem Ukrainy są ludzie, jest brak żołnierzy. Nie ma żołnierzy. Nie czytałem wypowiedzi ekspertów ukraińskich, ale no nie powiem, że cieszę się, że tak samo używają, bo że tak samo uważają, bo nic w tym optymistycznego. Ale to panie redaktorze, to nie jest tajemnica dla ludzi, którzy zajmowali się szkoleniem przez długi czas, tak? No ja przez trzy dekady szkolę ludzi i jak gdyby dla mnie pewne rzeczy są oczywiste. Można skrócić szkolenie, intensywnie eksploatując czas szkoleniowy, ale nie 3-4-krotnie, można o połowę skrócić. Dlatego, że wydolność żołnierzy jest też ograniczona. Nie da się ich szkolić przez pół roku po 18 godzin na dobę, bo nic z tego nie wyjdzie. Instruktorów można zmieniać, ale zdolności ludzi są ograniczone. A poza tym skąd wziąć podwójną ilość instruktorów? No bo żaden instruktor nie jest w stanie szkolić przez ileś miesięcy po 18 godzin dziennie ludzi. No nie, no zdolności instruktorów też są ograniczone. A teraz mało tego. Jeszcze instruktorzy. Pamięta pan redaktor, jakie problemy były z wieloma instruktorami na Zachodzie, którzy zostali mentalnie w wizji pola walki z czasów zimnej wojny i to jeszcze też nie do końca dobrze zbalansowanego. A niestety wielu, bo jeszcze gdyby z zimnej wojny, to pół biedy. Niestety wielu z nich raczej przygotowywało się do szkolenia do walk z talibami albo z armią Mahdiego gdzieś pod Basrą albo w Kandaharze, a nie na ukraińskich stepach. Więc też ci z tymi instruktorami byłby problem. I to, co generał Załużny mówi, że tak, gdyby ten sprzęt był w dużej ilości, okej. Tylko kolejny problem, o którym on mówił, to są moce szkoleniowe. Prawda? Tak jest. Teraz tak. O tyle to jest prawda, że te czołgi napłynęły w rzeczywistości nie to, że w małej ilości, tylko one były w homeopatycznej ilości wręcz. To jest większy, bo
ile klejono dwa bataliony leopardów, panie redaktorze, no. No sklejono dwa bataliony z całego świata niemalże, no. Prawda? Tak. Brytyjczycy dali to, co mają, ale brytyjskie wojska pancerne obecnie są naprawdę niewielkie. Więc dali to, co mieli, to, co mieli. Naprawdę nasza pomoc Polski tu była olbrzymia, tak? Bo naprawdę była olbrzymia i ten sprzęt trafił na pole walki prawie od razu. No dobrze, a teraz czołgi, do tego artyleria. No bo tu musi być trójca. Czołg, bojowy wóz piechoty i wspierająca go artyleria, otoczona innymi podsystemami, takimi jak rozpoznanie, takimi jak łączność, czyli zdolność do dowodzenia i kierowania walką, logistyka i zabezpieczenie medyczne tego wszystkiego jeszcze. No naprawdę NATO nie jest w stanie, to się nie ma instytucji, która byłaby w stanie szkolić tak olbrzymie ilości przy tak olbrzymich potrzebach w tak krótkim czasie. I oczywiście generał Załużny mówi prawdę, tylko dalej to nie daje odpowiedzi, jakby to można zrobić inaczej. Prawda? Właśnie. Panie pułkowniku, bo on dwa scenariusze kreśli i chciałem pana już zapytać trochę o wychodząc w przód, co się stanie, bo tak, on daje pewną furtkę nadziei, to znaczy mówi, że bez technologicznego przełomu, to jest cytat, nie pójdziemy do przodu. No, czyli rozumiem, że jest to prośba do krajów NATO, do krajów Zachodu, żeby teraz docisnęły pedał gazu i dały naprawdę dużo porządnego sprzętu i wtedy może za drugim razem, czy druga ofensywa się już nam uda, mówią Ukraińcy. I to jest ten pozytywny scenariusz, ale drugi scenariusz, o którym on mówi, jest negatywny, to znaczy on powiedział, że jeżeli tak to będzie wyglądało dalej, to na froncie będzie impas, obie strony będą się wykrwawiały, a Rosjanie w tym czasie budują swoją armię, swoją potęgę. Między innymi gdzieś mi widziałem informację, że kilkaset czołgów są w stanie już teraz odtwarzać. I po prostu co, uderzą i pójdą z jakąś wielką ofensywą z kolei Rosjanie. Który scenariusz jest według pana bardziej prawdopodobny? To znaczy, bo teraz tak, żebyśmy nie wpadli w taką pułapkę krytycyzmu, bo ktoś powie, no okej, okay, ale jeszcze 3 miesiące temu mówiliście coś innego przecież, że Ukraina wygrywa i tak dalej, i tak dalej. No ja akurat nigdy nie mówiłem, że jedna strona na pewno wygra, bo druga przegra. Zawsze byłem bardzo ostrożny w tym, dlatego że zdolności rosyjskie stanowiły mimo wszystko pewną tajemnicę. I nie było wiadomo, czy to się zacznie im zupełnie sypać, czy jednak skleją sobie to, co mają, czy skokowo nagle osiągną jakieś, no bo też mowa była, że a Rosjanie to zaskoczą, prawda, i nie wiadomo, co się u nich pojawi. No zdolności rosyjskie są obecnie mniejsze niż ponoszone straty. Więc jeśli chodzi o liczbę czołgów na froncie, to ona nie rośnie. Jednak. Zakładając, że dane, które są publikowane, i ja to mniej mówię o danych ukraińskich, bardziej gdzieś tam Oryx i takie potwierdzone, więc jednak Rosjanie, jeżeli chodzi o czołgi tej generacji, powiedzmy T-64, T-72 i wyżej, to ich liczba maleje, bo są w stanie odtwarzać koło 600, co pozwala im jak gdyby, może nawet maleje, okej, okay, nawet jeżeli uzupełnią na styk straty, ale gdzie jednostki nowe? Z tym, że Rosjanie cały czas kompensowali to bardzo starymi jednostkami sprzętowymi. I to pozwoliło. I teraz tak. Ci, którzy mówią, że Rosjanie osiągnęli, mowa jest realnie 600, optymistycznie 800 rocznie, ale z reguły one są tak, wyciągnięte z głębokiej rezerwy i naprawiane, tak naprawdę niemalże do generalnego remontu. One są
naprawiane, ściągane z pola walki i niewielka ilość produkowana nowa. Zasoby nie są nieskończone, jeśli chodzi o naprawianie uszkodzonego sprzętu, no bo z ilu czołgów można skleić jeden ile razy, prawda? Zasoby mobilizacyjne rosyjskie są też wyczerpywalne, więc armia rosyjska nie będzie się rozwijać jak gdyby na tym tempie, który ma obecnie w przyszłym roku. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o zdolności wyposażania nowych jednostek w sprzęt, to one w przyszłym roku w przypadku armii rosyjskiej będą wolniejsze. Z tym, że Rosja w tej chwili w dużej części walczy piechotą. Najzwyczajniej w świecie. Dlatego, że się broniła i tu zapychali te okopy piechotą i tak dalej. Dlaczego? No bo artyleria rosyjska pozwalała jak gdyby kompensować albo oszczędzać trochę sprzęt pancerny i zmechanizowany. Z kolei tak, armia ukraińska osiągnęła obecnie, jeśli chodzi o broń pancerną i tak dalej, całkiem przyzwoity poziom. Artyleryjsko też. Natomiast jeżeli NATO ma doprowadzić do skokowego wzrostu zdolności ukraińskich, no to by trzeba, jeszcze raz, budować system. Ale tak, NATO ten system budowało dekadami. Czyli kadra dowódcza rozwijała się dekadami, osiągano zdolności technologiczne, świadomość, jak tego można użyć, wielokrotnie to sprawdzano, zmieniano i tak dalej, i tak dalej. No nie wystarczy teraz wrzucić armii ukraińskiej to, co ten system tworzy, żeby on na Ukrainie powstał. To nie będzie, nie wiem, no film science fiction, gdzie rozwalony robot, tak, na sygnał się z powrotem skleja. I jak myślemy nawet części tego systemu, dalej potrzeba zdolności strategicznych, operacyjnych i taktycznych, żeby to wszystko tworzyć. A poza tym, no, te zdolności dotyczą całego obszaru, czyli NATO miało koncepcję obrony wspólnej, prawda? Czyli jeżeli policzymy samoloty, które zakładało NATO do swojej doktryny uderzeń powietrznych, nawet 100 F-ów nie zapewni tych zdolności armii ukraińskiej. Nawet 500 kolejnych czołgów też jej nie zapewni. Dlatego, że tu mówimy o całym rozbudowanym systemie. Dlaczego? Bo te czołgi w NATO, no, poza naszymi, ale to inna bajka, mają battle management system. Tak? Czyli system kierowania walką w czasie rzeczywistym, koordynacji. To wszystko jest skuteczne. Tak? Jeżeli, no nie wiem, jadą amerykańskie Abramsy, wspiera artyleria, a od góry lecą Apache. Do tego jest pelotka jeszcze. To wszystko działa w jednym BMS-ie, jako całość. I dopiero to tworzy przewagę technologiczną, a nie osobno Abramsy, osobno artyleria, osobno F-y. One nie zbudują takiej przewagi technologicznej, żeby w przyszłym roku pokonać rosyjską armię. Tak, a to załóżmy, powiedział dokładnie to samo, co pan, bo on powiedział, że te F-y też są za późno, bo nawet jak przyjdą, powiedział, to już Rosjanie zdążyli zbudować swoją obronę przeciwlotniczą i będą nam je zestrzeliwali. Zachodni sprzęt wyjęty z systemu, tak jak pan mówi, nie jest remedium na wszystkie problemy, bo widzieliśmy, nie wiem, kilka dni temu rozwalonego w drobny mak, no prawie zniszczonego, tak bym powiedział, Leoparda. Całe szczęście załoga się uratowała, ale widzieliśmy wszystko na tym nagraniu. Natomiast ostatnie pytanie o wywiad Załużnego, zanim przejdziemy na pole bitwy, to zarysowuje się coraz większa animozja i pęknięcie między prezydentem Zełenskim a Załużnym. Trochę w tej dychotomii Zełenski występuje jako romantyk, a Załużny jako realista, bo Zełenski cały czas powtarza jak mantra: wygramy, odbijemy Krym, odbijemy terytoria, odtworzymy granice z 91 roku. Hura optymistycznie podchodzi. Załużny w tym wywiadzie powiedział, że ofensywa to klapa i wojna utknęła w martwym punkcie. I teraz dwie sprawy.
powiedział przedstawiciel Zełenskiego, że dziwne słowa, są zaskoczeni tym, co Załużny powiedział, ale może w tym szaleństwie jest metoda w tym sensie, że Zełenski specjalnie tak mówi, żeby nie zniechęcać Zachodu do dostaw broni, bo pojawił się taki komentarz i chciałem spytać pana, czy pan się z nim zgadza, panie pułkowniku, że skoro Załużny takie rzeczy mówi, to na przykład w Stanach Zjednoczonych ci kongresmeni, którzy są przeciwko kolejnym pakietom wsparcia dla Ukrainy, mogą powiedzieć, patrzcie, nawet Ukraińcy przyznają, że nie są w stanie z tą Rosją sobie poradzić, po co inwestować w bankruta, niech siadają do stołu rozmów i niech będzie jakieś zawieszenie broni. Czy w tym sensie wywiad Załużnego, który mówił prawdę, może zaszkodzić sprawie ukraińskiej? Nie, moim zdaniem był to najwyższy czas, żeby powiedzieć prawdę. Tym bardziej, że tą prawdę widać było. Więc naprawdę ludzie zajmujący się polityką, jeżeli nawet nie znają się na wojsku, no to pytają się tych, którzy o tym pojęcie mają. No i teraz jeżeli mówimy o wielomiesięcznej ofensywie, do której zaangażowano w różny sposób, w różnych miejscach, ale ogółem przygotowano, powiedzmy, do tych działań w sumie ponad 30 brygad. 20 wojsk operacyjnych i 9 brygad Gwardii Narodowej plus brygady artylerii w odwodzie pancernej i tak dalej. Olbrzymie siły. I postęp był naprawdę rzędu tak naprawdę kilkunastu kilometrów, miejscami kilku, bo te kilkanaście jest też mylące, to jest naprawdę takie punktowe bardzo, tak? No więc tu się nie da powiedzieć, no chyba, że się żyje w Rosji, że to był sukces. I tu naprawdę ja osobiście byłem też zaskoczony, że to się na tyle otwarcie pojawiło jednak, mimo wszystko, no ale to powiedzieć było trzeba. Natomiast jest problem taki, że nie jest to zgodne z przekazem politycznym, czyli mamy przekaz z poziomu militarno-strategicznego, a inny przekaz jest z poziomu polityczno-strategicznego, no bo ten poziom strategiczny zawsze dzielimy na militarno-strategiczny, polityczno. Strategiczny, bo one tutaj są ściśle powiązane. No i kwestia teraz, czy coś iskrzy między władzą polityczną a władzą wojskową, z tego wynikałoby, że prawdopodobnie tak. No już od czasów Bachmutu chyba tam między panami jest wydaje chłodno. Mi się, że od Bachmutu. Wydaje mi się, to parę razy wspominaliśmy o tym, aczkolwiek tu nikt pewności nie miał, bo to jednak są rzeczy, które Kijów stara się trzymać z przyczyn oczywistych bardzo w ograniczonym gronie. Natomiast jest też jeszcze inna kwestia, bo z tego co wiem, zwykli żołnierze ukraińscy mają żal zarówno do własnego dowództwa, jak i do władzy politycznej, tak? Że no, żołnierzom trudno dziwić się, bo ten postęp, który się odbył, ten progres, zdobycie tego terenu, zadanie znaczących strat armii rosyjskiej, bo tu też musimy pamiętać, że mimo wszystko ta ofensywa doprowadziła do tego, że przez najlepszy czas dla ofensywy armia rosyjska pozostała w głębokiej defensywie. Czyli całe lato rosyjska armia była w głębokiej defensywie. Więc tu jak gdyby to nie jest sukces, ale jednak to było przez długi czas trzymanie no, znacznie silniejszego przeciwnika w szaku. Ale to nie dzięki raczej planom Kijowa, a raczej dzięki odwadze i bohaterstwu żołnierzy ukraińskich, o czym żołnierze ukraińscy wiedzą. No i teraz no, oni złożyli daninę krwi, daninę życia, no a efekty są takie, jakie są. No i ja myślę, że nie wystarczą wizyty na tyłach, ściskanie rąk i wręczanie orderów. Dowództwo ukraińskie i prezydent Załański muszą włożyć dużo wysiłku teraz, żeby odbudować zaufanie żołnierzy do własnych planów. Po prostu. Panie pułkowniku, to żeby podsumować tą historię, to jest takie pytanie, które
trochę wykracza poza temat stricte militarny, ale coraz więcej się mówi o tym, że... Ale z drugiej strony wojsko, wojna to jest przedłużenie polityki, w związku z tym to są dwie zazębiające się sprawy, wojna i polityka, że fiasko ofensywy oznacza to, że państwa zachodnie zwiększają presję na Ukrainę, na Zełenskiego, żeby jednak siadł do stołu rozmów, kończył tą wojnę, bo nie ma sensu już przedłużać tych cierpień, też o których pan mówi, daniny krwi, bo już tutaj nic Ukraina wskórać nie może. Podobno Ukraina czuje się zdradzona, trochę tak jak polskie klimaty romantyczne, czyli że sojusznicy zdradzają Ukrainę, dogadują się gdzieś z Moskwą po cichu nad głowami Ukraińców, że już wystarczy i że ta wojna zaraz się skończy. No i chyba rzeczywiście muszę powiedzieć, że to byłoby nawet logiczne w pewnym sensie, no bo skoro nic już na polu bitwy żadna ze stron nie może wskórać, no to chyba czas na dyplomatów nadchodzi. Jak pan to ocenia? Ważne, żeby to byli dyplomaci. Z całym szacunkiem dla prezydenta Ukrainy, który wykazał się olbrzymią odwagą osobistą, który wykazał się olbrzymim zaangażowaniem, poświęceniem i tak dalej. Ale przed wojną on wybitnym dyplomatą nie był. I teraz ja z pewnym niepokojem, aczkolwiek to nie jest obszar mój, to, no ale interesuje nim się, no bo tak jak pan redaktor powiedział, no wojna jest przedłużeniem polityki, śledząc wojnę, interesuje się też tym obszarem. I ja powiem, jestem pełen niepokoju co do działań dyplomatycznych prezydenta Ukrainy. Nie wiem, co powie, komu powie i kiedy powie, ale niekoniecznie może być to zgodne na przykład z polską racją stanu. Tak, jeszcze, drodzy Państwo, nie chcę się powtarzać, bo mówiłem to już chyba 10 razy na naszej antenie, ale Ukraińcy będą mieli prawo do wściekłości, jeżeli ta wojna się skończy rozejmem, bo równie dobrze mogłaby się zakończyć rozejmem pół roku temu i granica by przebiegała w tym samym miejscu. A ile przez te pół roku ludzi zginęło, ile armii się wykrwawiło i będą pytania, to w takim razie po co było to wszystko? Trzeba się było dogadać pół roku temu i to jest jasne. Natomiast jest jedna taka rzecz. Domyślam się, gdybym zadał to pytanie Markowi Budziszowi, gdyby był z nami, to znaczy to w takim razie, czy Ukraina przegra wojnę, to odpowiedziałby swoim pytaniem, czyli a co to jest, jaka jest definicja zwycięstwa i porażki? I to jest dobre pytanie na końcu, bo Polacy, zauważyłem, wielu polskich internautów i obserwatorów również, popada z euforii w czarną rozpacz. To znaczy najpierw była euforia, Ukraina wygrywa wojnę, bo tam zrobiła jedną, dwie dobre kontrofensywy. Teraz ukraińska kontrofensywa się załamała, w związku z tym Ukraina już przegrała wojnę, należy wywiesić białą flagę i koniec. No i właśnie, to jest to pytanie, czy fiasko kontrofensywy na Zaporożu oznacza klęskę Ukrainy w tej wojnie, czy nie? Nie, absolutnie nie, dlatego że Ukraińcy jednak operowali swoimi brygadami znacznie rozsądniej niż to było w bitwie o Soledar i Bachmut. Żadna z brygad ukraińskich nie poniosła takich strat, albo przynajmniej nie więcej niż 2-3. Nie poniosła takich strat, żeby te brygady trzeba tworzyć zupełnie od zera. A w bitwie szczególnie o Soledar na pewnym etapie, tak, niektóre z brygad ukraińskich wręcz przestały istnieć przecież. Więc tutaj Ukraińcy operowali ostrożnie. Znacznie łatwiej uzupełnia się straty w brygadach już sformowanych niż takich, które trzeba wycofać i tak praktycznie tworzyć od nowa. Więc nie, no też musimy pamiętać, że niepowodzenie ofensywy doprowadzi zapewne do tego, że Rosja w tej chwili odzyska inicjatywę, być może przystąpi do zimowych działań ofensywnych, bo moim zdaniem to, co się dzieje obecnie, to są właśnie takie przygotowania po stronie rosyjskiej, o czym pewnie jeszcze pan redaktor będzie chciał chwilę porozmawiać. Więc nie. To, że ofensywa zakończyła się niepowodzeniem, nie jest tragedią armii ukraińskiej, jeśli chodzi o jej zdolności. Absolutnie nie jest. Bo zdolności obronne armii ukraińskiej w zasadzie pozostały nienaruszone. Zdolności ofensywne, na ile one były, to pokazała ta ofensywa. I problem utraty ukraińskich zdolności ofensywnych nie wynika raczej ze strat, co ze stwierdzenia, że po prostu takich zdolności nie ma tym, co posiada.
Czyli zatrzymanie ofensywy to tak naprawdę nie jest kwestia strat, tylko stwierdzenie, że ten sposób walki nie doprowadzi do zwycięstwa, nie doprowadzi do przełamania rosyjskich linii obronnych, tylko będzie trwała obustronna masakra, która miała miejsce tak naprawdę pod Soledarem i Bachmutem. Ukraińcy tego nie chcieli, bo ich na to nie stać drugi raz. Natomiast ofensywa utknęła najzwyczajniej w świecie dlatego, że Ukraińcy uznali, zresztą słusznie, że ten sposób walki nie doprowadzi jeszcze raz do przełamania, bo nie walczy się o teren. Walczy się o zniszczenie zdolności armii przeciwnika, co pozwala na opanowanie terenu. Ukraińcy uznali, że nie są w stanie dokonać tego i się po prostu zatrzymali. To nie jest przykład taki, że nie wiem, bitwa pod Kurskiem, tak? Niemcy uderzyli, ponieśli klęskę i to w zasadzie doprowadziło, że już nigdy inicjatywy strategicznej tak naprawdę nie odzyskali. Tak, jeżeli jeszcze się cofać. Tak. No nie. No, żebyśmy też mieli świadomość, że to nie jest tragedia armii ukraińskiej. Tak? Niestety to jest pokazanie niezdolności, ale wynikających z wielu obszarów, o których mówiliśmy wcześniej, do strategicznego zwycięstwa. No pytanie, czy armia rosyjska taką zdolność posiadła obecnie? No na chwilę obecną moim zdaniem absolutnie nie. Dlatego, że mówię, zdolności obronne armii ukraińskiej nie zostały osłabione. No właśnie, panie pułkowniku, to w naturalny sposób przeszliśmy na pole bitwy, bo przecież to jest obustronny, tak? Bo nie odpowiedziałem na pytanie jeszcze, tak? Bo w zasadzie pytanie brzmiało, jak się wojna skończy. Znaczy, ja w ogóle bardzo lubię i z przyjemnością oglądam pana Marka Dzisza, bo uważam go za bardzo dobrego analityka, który patrzy z wielu poziomów i też bardzo lubię jego sposób odpowiadania, tak, pytaniem na pytanie. Zresztą potem odnosi się do tego tak oczywiście. Także serdecznie pozdrawiam przy okazji, ale jak gdyby to ta wojna, ona, no jak każda wojna się musi przy stole skończyć, tak czy inaczej. No wojny, jeżeli się kończą naprawdę, to kończą się zawsze przy stole, no bo wojny, które tak się nie skończyły, Bliski Wschód, tak, te wojny nie kończyły się przy stole, no i one trwają przez dekady potem. No i ja się obawiam trochę, czy nie będziemy mieli tego na Ukrainie. Bo jednak te strony nie usiądą dosłownie do stołu, nie podpiszą pokoju, bo na chwilę obecną nie ma punktów stycznych w ogóle, żeby do tego stołu usiąść. Dopóki któraś ze stron nie zmieni warunków, no to wojna się będzie toczyć. No ale obopólna niemoc do narzucenia woli drugiej stronie może dość prowadzić obie strony właśnie do tej styczności. Po co dalej to ciągnąć, skoro jedni nie... Tutaj jak gdyby trochę się boimy to powiedzieć. Ustępstwo, jeżeli ma dojść do rozmów pokojowych, to niestety ustępującym musi być Ukraina. Oczywiście, tak, ale panie pułkowniku, ja mam takie uczucie... Bardzo specyficzne w tej chwili, bo kto nie wierzy, niech zobaczy, nie wiem, pierwsze dosłownie odcinki, które były nagrywane w historii realnej, te dyskusje, które toczyliśmy na przykład, nie wiem, pod koniec lutego czy w marcu 2022 roku, kiedy widać było, że to uderzenie rosyjskie na Kijów się załamało i nic nie będzie z tego wielkiego planu Putina, no to przecież padły w historii realnej kilkakrotnie te słowa, że to się pewnie skończy tak jak wojna fińska. Czyli Finlandia, przypomnę Państwu, chodzi o wojnę zimową 39-40. Finlandia obroniła Helsinki, obroniła swoją niepodległość, bo przecież Rosja już tam przygotowała jakiś rząd w teczce, przepraszam, Związek Sowiecki, żeby wprowadzić tam kolejną Republikę Sowiecką, no ale musiała oddać Karelię.
No i teraz, Sowieci uważali, że wygrali, bo zdobyli Karelię, a Finowie uważali, że wygrali, bo obronili swoją niepodległość. I wtedy powiedzieliśmy, że pewnie ta cała wojna się tak skończy. Minęło, drodzy Państwo, prawie 2 lata tej wojny. Ja mogę się podpisać pod tymi słowami, bo tak pewnie będzie. No. To będzie fatalne w wielu obszarach, ale ja teraz spojrzę na to z perspektywy Polski i NATO. No bo dla Ukrainy, czemu to będzie fatalne, no to wiadomo, bo walczyli o to, a w zasadzie równie dobrze można było przed wojną, jak pan redaktor wspomniał, zrzec się Donbasu, zrzec się Krymu i nie byłoby być może wojny, chociaż ja uważam, żeby ona była i tak. Znaczy może nie przed wojną, ale na przykład mam na myśli to, że po odzyskaniu, po tych dwóch udanych ofensywach można było się dogadać, nie wiem, pół roku temu. Już nie porywać tak, na tą ostatnią krwawą kontrofensywę. Tak, ale problem jest w tym, że rzeczywiście Rosja ogłosi, że odniosła zwycięstwo nad Ukrainą i nad NATO. I to zbuduje bardzo niebezpieczne przekonanie w Rosji co do własnych zdolności, nie? Tu nikt w Rosji nie będzie mówił, że okej, jakie straty zadało nam NATO. No tak naprawdę to NATO jeszcze nie przyjechało, nie? Prawda? No ale narracja taka będzie, prawda? Że to polscy, amerykańscy i nie wiadomo jacy jeszcze najemnicy ginęli tysiącami i prawda, i natowski sprzęt setkami płonął na Ukrainie i tak dalej. No i niestety tutaj taki finał będzie niebezpieczny, bo on otwiera różne furtki. Ja nie chcę w nie wchodzić, to już kwestie geopolityczne, ale to nie będzie dobre. No. Natomiast jak gdyby z tego sobie zdają sprawę wielcy w Waszyngtonie i tak dalej. Natomiast kwestie, a jeszcze też podejścia tych wielkich, ale w Europie. No, tutaj... Moim zdaniem niestety, ale wsparcie dla Ukrainy, mówimy o wsparciu społecznym takim, ono będzie maleć, szczególnie po de facto przyznaniu się do niezdolności obecnie pokonania armii rosyjskiej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że na Ukrainie dalej jest mocne przekonanie, że tę wojnę można wygrać. Zdecydowana większość Ukraińców uważa, że tę wojnę można wygrać. Natomiast wie pan redaktor, troszeczkę jedno to jest na ulicy do mikrofonu, jak jest prowadzone są badania, czy przez telefon odpowiedź, tak wierzę, że wygramy. Tylko że liczy się, że Ukrainę opuściło około 400 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym obecnie. To nie są dane potwierdzone, ale zachodnie ośrodki analityczne liczą o 400 tysiącach w wieku poborowym. To jest prawie tyle, ile Ukraińcy wcielili do swojej armii. Prawda? Więc no tutaj jednak wiara w zwycięstwo to jedno, ale gotowość do kolejnego roku i być może kolejnego do życia w warunkach permanentnego zagrożenia, niemożności budowania jakiegokolwiek planu na przyszłość, bo przecież mówimy o ludziach, którzy mają z tym olbrzymi problem. Na zachodzie Ukrainy naprawdę ludzie coraz mniej starają się myśleć o wojnie. To są informacje od naszych rodaków, którzy tam są. Coraz mniej starają się myśleć o wojnie, a o normalnym życiu. To jest zrozumiałe, tak? No tak, więc sądzę, że przyszły rok będzie takim rokiem, który doprowadzi do mocnego przesilenia w konflikcie i sądzę, że w przyszłym roku jednak jakieś co najmniej pierwsze sygnały odnośnie finalizowania sytuacji się pojawią, natomiast one nie są obecnie dobre jako prognostyk, bo ja nie wierzę, żeby Ukraina podpisała pokój i się zrzekła tak znaczącej części swojego terytorium. No bo teraz pytanie,
czy granice będą tak jak linia frontu, czyli się oprą na Zaporożu od Dniepr, prawda? Nie wiem, na północy o rzekę Oską. Bachmut zostanie po rosyjskiej stronie, prawda? To wyjdzie w pranie, panie pułkowniku, w praniu, ale chciałem też powiedzieć, że po raz pierwszy właściwie taka dyskusja zaczęła się toczyć na Ukrainie bez rzucania w siebie nawzajem tymi hasłami tam ty Ruska o nuco i tak dalej, ale już widziałem takie głosy, że być może stracimy terytorium, mówią ci Ukraińcy, ale zyskamy za to mocne zakotwiczenie na Zachodzie, jakieś tam gwarancje, niegwarancje natowskie, plus oczywiście broń, bo prędzej czy później ta cała broń obiecana te F-16 i tak dalej, tam napłynie. Zobaczymy, co będzie z tym, panie pułkowniku, ale czas będzie, a przecież musimy jeszcze front obgadać. Drodzy państwo, bo się umówiliśmy na dwie części rozmowy, oczywiście już tak szczegółowo nie zdążymy, ale ja myślę, że te dwie sprawy się łączą. To znaczy, panie pułkowniku, wszyscy wskazują na tą fiasko ukraińskiej ofensywy, która rzeczywiście, za dużo o niej moim zdaniem w ogóle Ukraińcy mówili, za duże te nadzieje zostały rozbudzone. Natomiast to, co dzieje się pod Awdijewką, pokazuje, że przynajmniej na razie również druga strona niespecjalnie też trochę bije głową w mur. Jak pan ocenia tam sytuację? No bo to, co widzimy, to są kolosalne sprzętowe straty rosyjskie. Ja nie pamiętam od początku wojny, żeby było codziennie po 5 filmików z płonącymi czołgami, wystrzeliwującymi w górę wieżami i płonącymi transporterami opancerzonymi. Co tam się dzieje? Znaczy, ja nie sądzę, żeby to były jednak kolosalne straty. Mimo wszystko, jeżeli nawet straty rosyjskie wyniosły do chwili obecnej, a liczy się, że od 150 do tam bardzo optymistycznie 250 jednostek sprzętowych różnego typu. Przepraszam, panie pułkowniku, ja mam tu dwie rzeczy zapisałem. 4 tysiące zabitych, 10 czołgów dziennie Rosjanie tracą. 4 tysiące w ogóle stracili, a 10 czołgów dziennie. To jest mało? To jest mało. To jest mało. Jeżeli chodzi o zdolności armii rosyjskiej, to jest mało. To jest dużo na tak wąskim odcinku. Ale ogólnie to jest mało. To jest mało, dlatego że jak gdyby te straty są porównywalne, przynajmniej w sile żywej, ze stratami, które armia rosyjska ponosiła tygodniami w walce o Bachmut. Co prawda tam byli jeszcze wagnerowcy, ale mimo wszystko tygodniami Rosjanie tracili między 700 a 1000 żołnierzy dziennie. I co się stało? No nic, no nic. Armia rosyjska się z tego powodu nie zawaliła. Więc to są straty duże, jeśli chodzi o obszar walk, ale za to Rosjanie ograniczyli swoje straty na kierunkach innych. No i ja powiem, że na te straty stać. One nie wpłyną w znaczący sposób na zdolności armii rosyjskiej, przynajmniej na chwilę obecną. Bo jeżeli te walki będą trwały kolejny tydzień, kolejny i kolejny, no to zaczną się kumulować, one się pojawią, one wtedy zaczną być znaczące. Panie pułkowniku, to policzyłem, że to prawda jest, że tracą pod tą Awdijewką 10 czołgów dziennie, to jest 70 czołgów tygodniowo, a przy najbardziej optymistycznych tych założeniach produkują 800 nowych rocznie. No nie, to nie jest wielka matematyka, żeby policzyć, że to jest jakiś duży uszczerbek sił pancernych Federacji Rosyjskiej. Nie, ja powiem, że dane te analizy zdjęć są często mylące, dlatego że tam się walki toczyły od dwóch dekad i jak gdyby od dekady. Toczyły się walki od dekady i sporo tego sprzętu stoi tam już dłuższy czas, zniszczonego, uszkodzonego i tak dalej. Więc ja w 10 czołgów dziennie nie wierzę osobiście, tak, wątpię. Chociaż Ukraińcy wykazywali średnio tygodniowe straty rosyjskie na poziomie 60-70 czołgów. Ja to śledzę dość szczegółowo i oni od początku roku prawie takie straty rosyjskie Ukraińcy wykazują tygodniowo, panie. Tak, ale to jest propaganda.
to jest czysta propaganda, bo nawet złapałem na czymś takim stronę ukraińską, że teraz w tych tabelkach ja już przestałem tego śledzić. Chyba jest 300 tysięcy, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, zabitych rosyjskich żołnierzy, a Załużny chyba w tym wywiadzie przyznał, że 150 tysięcy. I to też pewnie jest przesadzone, więc oni rzucają dość swobodnie tymi wysokimi cyframi. I ja z reguły robię właśnie analizy w poniedziałki, więc do ostatniej jeszcze nie usiadłem, ale kiedy robiłem w zeszłym tygodniu, zbliżało się do 300 tysięcy rzeczywiście. Natomiast sądzę, że to jest naprawdę liczone wszystko, czyli ranni, którzy wrócili do służby, wagnerowcy, jakieś milicje i tak dalej, i tak dalej. I to pewnie z takim lekkim optymizmem trochę. No ale one nie są zupełnie nieprawdopodobne. Natomiast wracając do Awdijewki. No właśnie. Przepraszam, tylko powiem panie Płonku, bo mamy do czynienia dla widzów, którzy nie... może pokażemy tą mapę w ogóle teraz, jeżeli zdążymy z montażem, to mamy taki rodzaj takiego wybrzuszenia ukraińskiego, na które ze wszystkich stron nacierają Rosjanie i pytanie, czy zrobią Ukraińcom kocioł. Znaczy przy tym tempie raczej nie, bo Ukraińcy pewnie zdążą z niego wyjść. Poza tym Ukraińcy tam zgromadzili odwody. Tam są odwody z brygad pancernych ukraińskich, które nie weszły do walki i one są po to, żeby w razie czego uniemożliwić zamknięcie kotła, żeby dać czas wycofać się oddziałom, które w tym kotle mogłyby się znaleźć. Więc przynajmniej tak wynika z geolokalizacji i obecnego rozmieszczenia jednostek ukraińskich. Natomiast no oczywiście zawsze coś może pójść źle, więc ryzyko istnieje. Ukraińcy podejmują duże ryzyko tu, ale starają się je minimalizować. Natomiast z kolei Rosjanie, tu warto powiedzieć, że Rosjanie uderzyli trochę w taki sposób, w jaki oczekiwano, że będą atakować Ukraińcy na Zaporożu. Czyli tam jest kompanijne grupy bojowe i jedna za drugą uderza, jedna prawie zniszczona, wchodziła kolejna, tak? Starano się zrobić koordynację na kilku kierunkach i tak dalej. Teraz gdyby właśnie Ukraińcy uderzyli tak, jak się mówiło, że mają uderzać, czyli całymi batalionami od razu, no to byśmy mieli taką rzeź tylko na całym Zaporożu. I to by dopiero była klęska armii ukraińskiej, gdyby przeprowadzili ofensywę w taki sposób na całym Zaporożu. A dlaczego? No dlatego, że kluczem jest obezwładnienie obrony przeciwnika pod względem artylerii i środków przeciwpancernych oraz izolacja obszaru walki, żeby przeciwnik nie mógł swobodnie manewrować odwodami. To jest klucz do zwycięstwa. Do czego potrzeba? No potrzeba zespołu rażenia, lotnictwo, artyleria wspólnie. Żadna ze stron nie dysponuje takim zespołem aż na tyle skutecznym, tak? Bo ja już o tym mówiłem parę razy wcześniej. Gdyby Ukraina miała zdolności natowskie, oczywiście to jest czysta fikcja, ale gdyby miała, albo Rosja, gdyby miała zdolności natowskie, to nie byłoby 60-80 uderzeń na dobę na całym froncie, tylko 400 uderzeń lotniczych na dobę pod Awdijewką. To są zdolności przełamujące. 400 uderzeń na dobę na odcinku przełamania. I to dopiero pozwala na takie nacieranie kompanijnymi i batalionowymi grupami bojowymi. No tak to sobie zaprojektowało NATO, ale ani Rosja, ani Ukraina nie ma tego, więc zapewne obrona ukraińska będzie skuteczna. Natomiast czy Rosji się uda zamknąć pierścień wokół Awdijewki? Jeżeli będą tak uparcie atakować jak pod Bachmutem, to zapewne tak. Jeżeli będą gotowi ponosić tak duże straty. Aczkolwiek ja wątpię, żeby Rosja poszła tym razem na to, dlatego że Rosja będzie chciała wykorzystywać przejście Ukrainy do obrony i zapewne traktują Awdijewkę, Marinkę, północ, czyli spychanie za rzekę Oską, kierunek Kupiańska, Siewierska, bo tam Rosjanie też atakują.
to jest ich sposób na shaping operation, czyli przygotowanie pola walki pod przyszłą ofensywę. Tak? NATO by to przygotowywało uderzeniami lotniczymi, uderzeniami rakietowymi, walką radioelektroniczną, a Rosjanie robią shaping operation na swój osób, na swój sposób, czyli tracąc 4000 żołnierzy i paręset jednostek sprzętu na bardzo wąskim odcinku. No, każdy ma swoje sposoby, tak? Rosyjski sposób to jest akurat taki. Natomiast ma to swoją skuteczność i no i zapewne wcześniej czy później armia rosyjska spróbuje większej ofensywy. Stąd nie uważam, żeby jeżeli obrona ukraińska się powiedzie pod Awdijewką, żeby jednak Rosjanie gotowi tam byli tracić takie ilości sprzętu. Ale rzeczywiście to, co jest mi bliskie, to to pan powiedział i podpisuje się po tym, żeby też nie wyciągać, drodzy państwo, z kilku filmików, które pokazują płonące rosyjskie kolumny i płonący sprzęt od razu wniosków natury operacyjnej czy wręcz strategicznej, że już po prostu Rosja dostaje w tyłek. Widziałem, nie wiem, czy pan widział, jeden z twitterowiczów trochę tak takim tragikomicznie to skomentował, właśnie taki obrazek. Obrazek na otarcie łez. I to samo widziałem, że kilka dni temu Ukraińcy trafili mały okręt rakietowy Askold rosyjski. No też znowu kolejny mały sukcesik, prawda? I fajnie to wygląda, fajnie to się sprzedaje w przekazach propagandowych, natomiast kluczowy jest obraz całej sytuacji na froncie, on jest niewesoły i w ten sposób naturalnie spod Awdijewki może przejdźmy na Zaporoże, tam gdzie najwięcej się działo, a teraz co się dzieje, panie pułkowniku? Właściwie chyba wszystko stoi, nie? To się Ukraińcy przeszli do całkowitej obrony na wszystkich kierunkach, starając się nie pozwolić Rosjanom na poprawianie pozycji, bo w tej chwili rosyjskie kontrataki mają na celu poprawianie ich pozycji. No i z kolei Ukraińcy kontratakują, żeby nie pozwolić Rosjanom na takie przesuwanie linii frontu, która byłaby optymalna do przyszłych działań. I zapewne na Zaporożu będziemy świadkami takiej wojny, gdzie jednak częściej będą atakować Rosjanie niż Ukraińcy, ale jak na razie celem to będzie poprawienie pozycji. No za chwilę też pogoda spowoduje jednak pewien impas, ograniczenie, bo ona miałaby mniejszy wpływ, gdyby armia ukraińska zdecydowała się kontynuować ofensywę, bo wtedy jednak by starali się ignorować te kwestie pogody. Natomiast teraz przy tego typu działaniach ograniczonych do poziomu już stricte taktycznego, no nie będzie powodu, żeby zajeżdżać ludzi w błocie, mrozie i tak dalej, tylko po to, żeby się przesunąć tam o 50 metrów gdzieś. No więc zapewne to spowolni, aczkolwiek istnieje prawdopodobieństwo, że zimą się tam zaczną większe operacje. Chociaż wydaje mi się, że jednak Rosjanie nie skupią się na Zaporożu, jeżeli chodzi o ich działania, ale raczej no wydaje mi się, że punktem ciężkości dla Rosjan będzie Donbas. No dlaczego? No dlatego, że jeżeli gdzieś w przyszłości będziemy mówić o rokowaniach, no to zabezpieczenie Donbasu będzie kluczowe. Kwestia Zaporoża o tyle pozostaje otwarta, że pozostaje kwestia oczywiście Krymu, ale włamanie ukraińskie nie było tak znaczące, żeby groziło odcięciem Krymu. Więc pewnie Rosjanie głównie będą atakować pod Robotynę, no bo tam Ukraińcy posunęli się jak gdyby najbardziej do przodu i ten taki kolec, który tam sterczy, pewnie Rosjanie się będą starali zlikwidować. Natomiast ja już widziałem, panie pułkowniku, informację, że spod Robotyny już ma być odwrót ukraiński. Oczywiście zobaczymy. I tak sobie myślę, co to jest za beznadzieja wojny. Najpierw czytaliśmy z wielkim triumfem Robotynę, walka o każdy dom, walka o każdą ulicę. Wreszcie zdobyliśmy Robotynę. To się fajnie czyta, ale za każdą tą ulicą, za każdym tym domem jest zabitych 5, 10, 15, 100 ukraińskich żołnierzy. I teraz minęło kilka miesięcy i Rosjanie to Robotynę pewnie odbiją.
To jest chyba ta taka beznadzieja, i żołnierze to wyczuwają, o czym pan mówi. Po co to tutaj wszystko? Mniej chodzi, tak, tu chodzi tak naprawdę nie tyle o robotynę, co o drogę, która prowadzi do... Jeszcze gorzej. Bo sama miejscowość jest martwa. No tak, a propos jeszcze Donbasu, właśnie panie pułkowniku, mówi pan o Donbasie, on jest kluczowy, bo przecież Ukraina bez Donbasu to jest de facto kraj rolniczy tylko, bez przemysłu to Zagłębie Donieckie, legendarne już, i nawet widziałem, że teraz w komunikatach wojennych, kiedy mowa o Awdijewce, to Rosjanie prą na jakiś tam kombinat koksowniczy, nie znam się na tym, należący do jednego z najsłynniejszych oligarchów ukraińskich. Oto naprawdę toczy się ta wojna o kombinaty, huty, infrastrukturę, bo po wojnie zacznie się liczenie i liczenie potencjału, która strona co straciła, i ta Ukraina może odnieść, no po prostu znaleźć się w tragicznej sytuacji. No to nie jest obszar mój, aczkolwiek ja gdzieś mignęły mi analizy, że Donbas bynajmniej aż tak dochodowy nie był. Podobno jakby. No bo kopalnie i tak dalej, tam różnie z tym bywało, dlatego że poziom upośledzenia systemu tam był tak duży, że nie generował dochodów, jakie mógłby. Tak, to jest, ta sama dyskusja, ja też widziałem interesującą dyskusję, dlaczego Mariupol był taki ważny. Część przekonywała, dlatego że tam Azovstal był jako kombinat, a część przekonywała, że po prostu leży na drodze między Krymem a Rostowem i chodziło tylko o geostrategię, geopolitykę. Tak, więc ja tu nie chcę wchodzić, natomiast no, jak gdyby podsumowując tą sytuację na froncie, Tu bardzo ważne jest, bo my patrzymy na Awdijiwkę, a Rosjanie, co prawda w ograniczony sposób, ale atakują też na wielu innych kierunkach. Tak jest. Tu mówimy, na przykład, mówimy o około 80 do 100 ataków różnego szczebla rosyjskich w ciągu doby, które w momencie, kiedy nacierała armia ukraińska na Zaporożu, no to takie ataki, do takich ataków ukraińskich, rosyjskich na innych odcinkach frontu było 20 do 30 na dobę, więc ich ilość wzrosła trzykrotnie obecnie. I to samo w powietrzu. Ja z kolei widziałem gdzieś, że jest jakieś 110 ataków rakietowych na ukraińskie miejscowości, co ma być największą, drodzy Państwo, intensyfikacją ognia od samego początku wojny. To pokazuje, że raczej te magazyny wcale nie są puste. Natomiast ostatnie podsumowujące pytanie. Trochę już Pan o tym powiedział, Panie Pułkowniku, bo chciałem zapytać o tą pogodę. Bo trochę tak to jest z wojną, że często mamy do czynienia w przestrzeni z rozmaitymi, sprzecznymi ze sobą opiniami, dlatego właśnie zapraszam takich fachowców jak pan, żeby trochę nam to wyklarowali, to znaczy no dzisiaj chociażby za oknami plucha, coraz zimniejsze noce, to samo jest na Ukrainie i pytanie, czy zima, jesień i zima to jest okres, tak jak niektórzy przekonują, martwy i trzeba będzie czekać do wielkich działań ofensywnych jednej lub drugiej strony do wiosny, czy przeciwnie, jak inni przekonują, poczekajcie, aż zamarzną stepy. Jak tylko zamarzną stepy, to będą mogły tamtędy pojazdy gąsienicowe przejechać. Jaka jest pana opinia, czy co nas czeka w najbliższych miesiącach? Znaczy, jeżeli będziemy mówili o okresie opadów i tak dalej, no tutaj cudów nie ma, dlatego że wbrew pozorom, ale czołg wcale takim doskonałym narzędziem do pokonywania terenu w każdych warunkach nie jest. I naprawdę bardzo skutecznie czołg można zakopać nawet nie tylko w błocie, ale i w piachu. No bo w momencie, kiedy gąsienice stracą przyczepność i on osiągnie dnem, po to często na czołgach widać taką belkę z tyłu. Wiele czołgów ma belkę. To jest belka ewakuacyjna. Ona pomaga jak gdyby w takich sytuacjach, ale to upośledzi zdolności obu stron. I mimo wszystko czołgi odgrywają istotną rolę na Ukrainie, bo one bardzo często wchodzą, co prawda dopiero w kolejnej fazie walk, ale bezpośredni ogień ich armat połączony z ochroną pancerza powoduje finalnie na przełamanie, pozwala finalnie na przełamanie pozycji. Z tym, że bez nich, bez tych czołgów też da się walczyć.
wzrośnie rola artylerii, szczególnie tej strzelającej amunicją precyzyjną i piechota sama też jest w stanie walczyć. Tylko wie pan redaktor, z reguły ten teren, po którym nie jest w stanie przejechać czołg, to dla piechura to jest brodzenie często po kolana w błocie. To jest ten sam teren. Natomiast powiem, że ukraińskie brygady szturmowe i ich kompanie szturmowe z brygad ogólnowojskowych, ja myślę, że one są gotowe brodzić po kolana w błocie, żeby prowadzić działania szturmowe. Z kolei po stronie Rosjan, no żołnierzy z jednostek Storm Z, nikt nie pyta o zdanie. Oni tam są pchani dosłownie pod lufami do walki, więc sądzę, że pomimo złej pogody obie strony te działania będą prowadzić, co prawda z inną motywacją, ale będą. Natomiast w momencie, kiedy ziemia zamarznie, no to działania będą podobne, tylko się pojawią jeszcze czołgi dodatkowo. O, może tak. Więc ja uważam, że działania kontynuowane będą. Drodzy pomimo państwo, zmiany. Czyli co, panie pułkowniku, czeka nas kolejna wojenna zima na Ukrainie? Z pewnością tak. Oczywiście w tle mamy jeszcze kwestie infrastruktury ukraińskiej i rażenia przez Rosjan. Rosjanie już w tej chwili zwiększyli intensywność ostrzałów, a przez dłuższy czas ostatnio ewidentnie gromadzili zasoby do ataków na ukraińską infrastrukturę ciepłowniczą, energetyczną. Trzeba pamiętać, że ona została odbudowana, ale przedtem miała jak gdyby zapas, rezerwy. W tej chwili odtworzono zdolności, ale nie ma tego zapasu, który pozwolił w czasie poprzedniej zimy utrzymać jej taką podstawową zdolność. To tego już Ukraina nie ma niestety. Drodzy państwo, niewesołe horoskopy. Będziemy oczywiście monitorować sytuację również z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, który był dzisiejszym gościem Historii Realnej. Panie pułkowniku, bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję widzom za obejrzenie tego odcinka. Wielki kciuk dla was, kciuk dla subskrybentów, widzów i patronów Historii Realnej. Dziękuję, że nas wspieracie. Zachęcam do wspierania naszego kanału na Patronite i na YouTubie. W naszej księgarni historiarealna.pl nadal możecie kupić książki, między innymi książkę, którą napisałem z Jackiem Bartosiakiem, z autografami obu autorów, Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat. Bardzo serdecznie państwa zapraszam i ciekawi mnie wasza opinia o tej książce. Jak przeczytacie, to piszcie w komentarzach, jak wam się podoba. Kciuk dla Zarysu, kapitalnej fundacji z Zabrza, która prowadzi akcję wsparcia Ukrainy pomocą medyczną. Kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.